Święta wielkanocne obfitują w tradycje i zwyczaje ludowe, z których część jest wciąż żywo kultywowana, a część coraz bardziej zanika. Wciąż jednak święcimy pokarmy, malujemy pisanki, zanosimy palemki do kościołów i oblewamy się wodą w lany poniedziałek. Naszą podróż rozpoczynamy w świątecznym nastroju i klimacie. Odwiedzamy wieś Maleniec w województwie świętokrzyskim, gdzie z pewnością wielkanocnych akcentów i przygotowań do świąt nie zabrakło. Panie z kół gospodyń wiejskich po raz kolejny udowodniły, że są niezastąpionym łącznikiem tradycji z nowoczesnością. Nie zabrakło ozdób świątecznych i pysznego jadła. Koszyki wielkanocne zależnie od regionów różnią się, choć pewne ich elementy pozostają wspólne. Ślinka cieknie, gdy patrzy się do tego koszyczka. Co tutaj mamy? Tutaj jest taki tradycyjny koszyk wielkanocny, który zwykle przygotowujemy my w naszej miejscowości. Jest kiełbaska prawdziwa, wiejska, wczoraj robiona, jajeczka, umalowane w łupinkach z cebulki, chlebek oczywiście też pieczony, no i babeczki. Tam w środku ukrył się chrzan, jeszcze masełko, ocet, sól. To wszystko, co powinno znaleźć się w takim koszyczku. I widzę, że też piękna, wielkanocna, dorodna baba. Tak, tak. Robimy również takie piękne baby wielkanocne. To jest taki no, nieodłączny element świąt wielkanocnych, tak? Dużo przygotowań do tych świąt wielkanocnych u gospodyń? U gospodyń jest zawsze dużo przygotowań. Ale za to efekty później są niesamowite i smaczne. Czy to tak jest, że Pani łączycie taką przeszłość z teraźniejszością, że trochę tego, co dawniej w domu było, ale też trochę nowości? No tego nie, w chwili obecnej tego nie da się rozdzielić. Dlatego też jest troszkę elementów takich współczesnych i chcemy też kultywować tę tradycję, ponieważ jest piękna i chcemy to podtrzymywać. Proszę powiedzieć, co się w tym kolorowym koszyku wielkanocnym znajduje? Zając z chleba zrobiony, wypieczony własnoręcznie. Baranek wielkanocny udekorowany ryżem preparowanym. Baby wielkanocne różne. Cytrynowe, to są cytrynowe, no jajeczko, taka dekoracja, która zrobiona jest, wymalowana jest własnoręcznie. Ale muszę powiedzieć, że tak ozdobionego baranka widzę po raz pierwszy. Tak, to jest babka cytrynowa, a udekorowane jest ryżem preparowanym. Proszę Państwa, powiem szczerze, że takiego zająca wielkanocnego jeszcze nie widziałam. Jest piękny, dorodny i pachnący. Z czego on powstał? No to jest ze sianka, robione takie kule, później owinięte nitkami. No dość dużo to pracy pochłania, no bo ta kula musi naprawdę być twarda zrobiona. Nie musi być i owalna, i czy w takich kołach. Później czy kwiatuszki robimy i kleimy to właśnie klejem na gorąco. No dużo to pracy pochłania, no bo taki zajączek to około 3 godzin można to zrobić. No, trzeba to pomału właśnie robić i później klejem też trzeba uważać, żeby się po prostu nie poparzyć. Dawniej święta wielkanocne oznaczały wielkie przygotowania świąteczne i widzę, że Panie też już zrobiły takie przygotowania i piękne ozdoby różnymi technikami współczesnymi. Tak, staramy się spotykać raz w tygodniu. I dziewczyny, które pięknie szydełkują, niektóre dziewczyny pięknie manualnie robią. Takiego właśnie kogucika zrobiła koleżanka Ania. On jest zrobiony ze wstążeczek. Bardzo czasochłonne. Tutaj koleżanka oczywiście pięknie robi na szydełku, na drutach. Jest to taki kurczak wielkanocny. Tu może koleżanka bardzo pięknie znowu wyrabia koszyczki. Zresztą obydwie są zdolne, bardzo ładnie robią na szydełku. Mamy tak, tutaj taką piękną, dużą serwetę, mniejsze serwetki, kurki, tutaj jajeczka wyrabiamy, tutaj jest palma, na których właśnie tulipany, no bo to już wiosna się zaczyna. I piękne jajeczka, różne kolory. Jak się u Państwa robi palmy wielkanocne? A więc tak, zbieramy wszystkie na przykład zieleniny, bazie, jakieś właśnie kotki i później tylko dodajemy sobie taki skrypt.
rzepiny, kwiatuszki, wyrabiane oczywiście przez nas, przez kobitki, które pracują właśnie w kole gospodyń. No i wychodzą takie piękne cudeńka. Czy przekazujecie teraz, panie, z pokolenia na pokolenie tą wiedzę, jak przygotowywać te palmy? Pamiętacie, panie, jak to kiedyś się te palmy robiło? Tak, jak najbardziej korzystamy właśnie, bo mamy tutaj właśnie w kole gospodyń panią, która ma 90 lat, która nam przekazuje tą tradycję. I właśnie korzystamy i też będziemy przekazywać młodym pokoleniu. Czy jest takie wzruszenie czasami, że oczywiście kontynuujecie właśnie tak, to? Tak, jest, jak najbardziej, tak. Ozdoby świąteczne w wersji gospodyń mogą niejednego zaskoczyć. Powstają choćby z recyklingu, ale nie tylko. To, co mamy koło siebie, jest to wiklina papierowa, czyli do tego nam służą gazety już przeczytane. Tniemy na paseczki, zwijamy właśnie na takich patyczkach do szaszłyków i później tworzymy właśnie takie różne arcydzieła. Gospodynie zachwycały różnymi rarytasami. Święta Wielkanocy to oczywiście pisanki i też mazurki z cudownym kajmakiem. Tak, przygotowałyśmy mazurek z kajmakiem. Orzeszki małosolne też są uprażone i dodane jako dekoracja, więc one z tym kajmakiem świetnie smakują, bo są takie słonawe. Udekorowałyśmy tradycyjnie czekoladą, polewą czekoladową, migdałkami. To jest takie ciasto, myślę, że które jest na każdym stole w święta wielkanocne. Tutaj widzę jeszcze babę wielkanocną. Oczywiście, co jeszcze panie przygotowujecie, jeśli chodzi o takie smakołyki na święta? Tak, więc u nas tradycyjnie na święta je się barszcz biały z białą kiełbasą, z kiełbasą wędzoną. On jest gotowany czy na żeberku, czy na golonce. No jest taki dość tłusty, obfity. Najlepiej jak jest zaprawiony własnym takim zaczynem, który też przygotowujemy. Pieczemy chleb. Mamy również pączki takie, które są hitem w naszym regionie. Pączki na wodzie. Smażone na oleju, ale są zarabiane. Na wodzie są dietetyczne, więc wszyscy już je znają i zawsze dopytują, czy przyjedziemy z pączkami. Więc mimo, że Wielkanoc, przyjechałyśmy z tymi pączkami. Poza tym, co jemy? No sałatka jarzynowa i jajka w każdej postaci. Marmurki, czyli takie gotowane w cebuli, obtłuczone wcześniej, później marynowane przez tydzień. Jajka faszerowane pieczarkami, różnymi pastami. No wedle gustu i smaku, ale jajka, barszcz biały, sałatkę jarzynowatą, śniadanie i pasztet. Przygotowałyśmy danie, które tylko na Wielkanoc u nas jest przygotowywane. Nazywa się to nodzienie. Nasze babcie tak mówiły, ale my mówimy na to już nadzienie. To jest odpowiednik pasztetu. Przyrządza się go z różnych miejsc, z rosołem, z ciastem do środka, w specyficzny sposób. Mamy nadzieję, że gdybyśmy to rozpropagowały, to by smakowało wszystkim, bo jest wyjątkowe i tylko na święta wielkanocne smakuje. W powiecie koneckim kobiety z pewnością w sposób wyjątkowy łączą swoje siły. Po raz kolejny udowadniają, że wieś jest kobietą. Można powiedzieć, że tutaj przygotowania do świąt mają totalnie kobiece oblicze. Tutaj widać siłę tych kobiet. Tak, widać siłę kobiet. Bardzo. Tym bardziej, że to jest powiatowa rada kół gospodyń wiejskich. I jest nas w Radzie około 850 osób. Niesamowite, to jest jedyna taka rada w Polsce. Jak to się stało, że powstała z twojej inicjatywy? Tak, rada powstała 2 lata temu, dokładnie tutaj, w Maleńcu, 20 czerwca 2020 roku. Skład rady chodzi 26 kół. Są to panie przeróżnie uzdolnione. Wszystko robią, że tak powiem. I gotują, i pieką, i robią różne rzeczy naprawdę, których nawet ja bym nie pomyślała, że takie rzeczy w ogóle robią. Lubimy się spotykać. Jest nam bardzo wesoło wtedy. Mamy różne tam, lubimy robić manualnie kwiatki. Gotujemy na różne tam, mamy spotkania w gminie. Także lubimy przebywać ze sobą. Umiemy się bawić. Lubimy śpiewać, tańczyć, jak jest okazja, ogniska robić. No po prostu lubimy się bawić i my
myślę, że robimy to, co kochamy i to jest najważniejsze. Spotykając się, zapominamy o swoich problemach, kłopotach, a wtedy relaksujemy się, integrujemy się, przedstawiamy sobie różne rzeczy. Jednocześnie uczymy się tego, co każda z nas potrafi. Po świętowaniu opuszczamy miejsce pełne barw i energii i niewątpliwej kobiecej pasji.